Powiem szczerze, że dawno nie wyszedłem z restauracji tak przeładowany smakami. Hot pot, czyli tradycyjne danie kuchni chińskiej, od pewnego czasu gości w menu jednej z chińskich restauracji w samym centrum Poznania. Jak to działa? W cenie 60 zł dostajemy kociołek z dwoma bulionami do wyboru oraz nielimitowany dostęp do bufetu z dodatkami, ale myk jest taki, że za rogiem kryje się jeszcze jedna lodówka z dodatkami cięższego kalibru, czyli na przykład rozbefem wołowym albo baraniną w plastrach. Dodatki z tej witryny nie są wliczone w cenę i kosztują 9,90 za 100 gramów. Kwota doliczana jest potem do rachunku. Widzę, że pani odpaliła gaz pod moim hotpotem. Tymczasem ja powoli zaczynam wrzucać dodatki do raz łagodniejszego, raz ostrzejszego bulionu. Czerwony bulion na bazie sosu syczuańskiego dał mocno popalić, chusteczki poszły w ruch, łagodniejszy bulion balansował smaki, waga na ubrania, idzie się łatwo pobrudzić. Całościowo przeżycie było na pewno warte doświadczenia, właśnie ze względu na intensywność i bogactwo smaków. O ile też się nie mylę, jest to w tej chwili jedyny hotpot w Poznaniu. Autentyczność smaków wierzę na słowo, obecność turystów z Azji jest tu chyba dobrym znakiem.